Wydzwoniłem, ale wiesz co jest najgorsze? Złamało się GoPro. Siema, cześć, hej, dzień dobry moi drodzy. Podobał wam się odcinek z Dubaju, w którym pokazywałem wam, jak lata się na flyboardzie? Mi się bardzo podobał, co prawda moja technika nie była najlepsza, ale czas spędzony w wodzie, albo można powiedzieć, że w zasadzie nad nią, mogę chyba zaliczyć do jednego z najlepszych. Idąc tym tropem dalej, pomyślałem, że skoro jestem w Egipcie, no piękna pogoda, ciepła woda, nauczę się pływać tutaj na wake'u. Poznajcie Daniela, przyjechał po mnie do hotelu i zabrał mnie na fajną przygodę. I najlepsze jest to, że okazuje się, że niedaleko mojego hotelu jest jedno z najlepszych miejsc do uprawiania sportów wodnych i co lepsze, mieszkają tutaj Polacy, no i właśnie ta szkoła należy do nich. Zaprosili mnie właśnie tutaj i obiecują mi, że przy pomocy swoich instruktorów, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, nauczą mnie pływać. No ale z tą moją nauką to wiemy jak jest, flyboardami rewelacyjnie nie poszło. Ale jakieś doświadczenie po snowboardzie mam, ponoć to dużo pomaga. Sliders Cable Park, bo tak to miejsce się nazywa, czyli po prostu wake'owy park kablowy albo linowy. No polega to na tym, że wsiadacie sobie na taką deskę, właśnie zwaną wake'em, no i jesteście ciągnięci po kilku dużych jeziorach, właśnie za tą liną, no i staracie się utrzymać na wodzie. Cały ośrodek jest zlokalizowany w Elgonie, czyli chyba najbardziej luksusowej dzielnicy, albo takim oddzielnym małym państwie właśnie w Egipcie. Jest to miejsce wybudowane jako sztuczne wyspy, usypane na morzu, w sposób podobny do tego, co pokazywałem wam wyspę palmową w Dubaju. Elgona jest zlokalizowana jakąś godzinkę drogi od Hurgady i jest to... No naprawdę, duża miejscowość przyciąga wiele, wiele turystów rocznie i można tu wypożyczyć luksusowe jachty, luksusowe wille. A całość powstała całkiem niedawno, bo jeszcze 5 lat temu w tym miejscu nie było praktycznie nic. Po prostu samo morze. No i co jest dość dużą ciekawostką, jest to prywatna miejscowość, oznacza, że posiada właściciela. Nie jest to w każdym razie projekt rządowy, czy państwo tego również nie budowało. Osoba, która to wybudowała, jest na liście najbogatszych osób na świecie na pozycji numer 16, czyli no finanse na to były. Ogólnie Elgona bardzo przyjemne miejsce, ale myślę, że o niej samej zrobię kiedyś oddzielny odcinek. Natomiast korzystając z tego, że jestem właśnie u Slidersów, chciałem powiedzieć to, że jest to jeden z 10 największych parków linowych, kablowych na świecie. Jak widzicie, tu są dwa mniejsze tory do nauki pływania na wake'u. Tutaj pójdę jako pierwsze. Polega to na tym, że właśnie za tą liną jest się ciągniętym w tą stronę, a później w tą stronę. Natomiast tutaj wyciąg jest całkowicie dookoła tego zbiornika i wokoło jest się ciągniętym, o właśnie, dokładnie tak, teraz ta osoba. Oznacza to, że przylatując właśnie do Egiptu wcale nie musicie ze sobą zabierać żadnego sprzętu, deski, nic. Można tutaj przyjechać, dostać, wypożyczyć wszystko i cieszyć się radością słońca i właśnie pozwolić się dać ciągnąć przez linę. Ponoć sprawa jest bardzo łatwa, no ale to zaraz wszystko się okaże. No ale jeśli ktoś tak spyta, co to naprawdę jest ten wakeboard, no bo tak z języka angielskiego nie kojarzy, no to definicja jest taka, że jest to sport polegający na płynięciu na desce po powierzchni wody, trzymając się liny, która jest ciągnięta przez łódź bądź wyciąg. No i powstało to z połączenia nart wodnych, snowboardingu albo surfingu. Dość tej teorii, w którym cię chodzę, gadam, robię wszystko, żeby nie wsiąść na tą deskę. Idę po swój sprzęt. I to jest Ibrahim. Ibrahim, możemy zaczynać w takim razie. Co pierwsze? Rejestracja. Dokładnie. Teraz mi tutaj pan wybiera pianeczkę, w której będę pływał, no bo jednak, niby słońce grzeje, ale pamiętajmy, że cały czas jest to egipska zima. Swoją drogą ciekawe, czy będę więcej nad wodą, czy pod wodą? Biorę piankę. Dziękuję. Proszę bardzo. No to ja jestem gotowy, a wy? Dobra, tylko wiecie co? Właśnie się dowiedziałem, że ten zamek miał być na plecach, a nie z tej strony. Tak to jest jak człowiek nie ma pojęcia i coś się ubiera. Teraz pan mi jeszcze daje kamizelkę ratunkową.
No i najważniejsza rzecz to, na czym będziemy się poruszać. Decha! Na samym początku to nauczę się w ogóle trzymać na tej desce, czyli z tego pomostu tą liną będę ciągnięty na drugą stronę i z powrotem, czyli w linii prostej. Fatality. To były pierwsze próby startowania z wody, co jest najłatwiejsze. A teraz będę startował z pomostu, ponieważ jak pójdziemy tam, to można startować tylko z pomostu. Moja przygoda z początkującym etapem się kończy. Idziemy na szybszą, bardziej zaawansowaną. Także teraz będę na tym jeziorku, wow, ładnie skoczył, dookoła tego jeziora pływam na wyciągu linowym, który jest w kółeczko. Wiecie, tutaj samo wejście do wody wygląda zupełnie inaczej, bo tam było łagodnie, powoli. Tutaj ta licha ma stałą prędkość i od razu szarpie. Miałem ładne wejście pod wodę, nie do wody. Ale nie ma tego, co by na złe nie wyszło, pomimo braku umiejętności pływania na desce, mogę zaprezentować swoje umiejętności pływania na desce. Ale wiesz, co jest najgorsze? Złamało się GoPro. I brakiem jest bardzo pomocny chłopak. Właśnie zamówili nurka, który przyjdzie z butlą, maską i za chwilkę będzie nurkował i będziemy szukać tej kamery. Najgorsze, że przez dwa następne dni mam odcinki podwodne. I jak ja mam to teraz nakręcić? Znajdziemy. Kamerę zgubiłem na GoPro. Materiałów pełno, jutro też mi jest potrzebne. Pan Nurek się ubiera, wejdzie do wody i będzie teraz poszukiwał kamery GoPro. Mam nadzieję, że się znajdzie. Ale nie miałem dawno takiego złego humoru na żadnym wyjeździe. No i minęła już godzina. Pan dalej szuka pod wodą. Bąbelki tylko wylatują, ale nie ma. Dalej nic nie znalezione. Słuchajcie, pan Nurek kończy pracę, ponieważ po pierwsze jest już i ciemno, więc mało co widać. Po drugie, woda jest mocno zimna. Kamery nie znaleźliśmy i jest mi troszkę smutno, ponieważ było na niej bardzo, bardzo dużo danych, dużo ujęć i również dzisiejszego dnia, a na następne dni też takiej kamery potrzebuję, więc teraz za bardzo nie wiem, co zrobię. Dzięki również ekipie Slidersów za to, że przyczynili się do poszukiwań i że chcieli pomóc. Kamera mała, ciężko znaleźć. Jeżeli odcinek się podobał, chociaż z tej strony, jak tutaj fajnie i przyjemnie, można sobie popływać na wake'ach, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. A jeżeli ktoś chce mi wysłać kamerę taką, to też mi dajcie znaka. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona, pa.